RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Adi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest też Seba tutaj na środku, który niestety na głosowym nie istnieje, dlatego gramy sobie meczyk. Generalnie jest chyba najdziwniejszy event w historii Rocketa. Nie wiem, czy pamiętasz coś dziwniejszego, Adi. No nie wiem, były kiedyś duże topery jeszcze, duże czapki. No ale to nie były tak jakby nowa mechanika w grze, więc moim zdaniem to jest najdziwniejszy event do tej pory, ale zobaczymy. Adi generalnie już w to gra, nawet ma odcinek na kanale. Mnie wtedy niestety nie było w domu, więc dopiero teraz będzie filmik. Także Adi tutaj w roli eksperta wystąpi. Kiedyś był jeszcze taki event, że dribbling usunęli. A, to był chyba błąd, czy to było na Primo Pringles też. Nazywaj sobie to jak chcesz. Dobra, i ogólnie z tego co się zorientowałem, to tutaj zamienia samochody na takie kilkutyczy. W sensie, że nieważne co mieliście, to macie Octane'a. Bardzo dziwnie się nim jeździ ogólnie. Tak jakby jak skręcasz mocno, to cię przewraca ogólnie i nie da się wrócić na koła używając czegokolwiek, tylko jumpa. I jak nie wrócisz jednym jumpem, to też zauważyłem, to czekasz aż ktoś cię bumpnie, bo inaczej utkniesz na boczku i co może nie być no, śmieszne. Boosta możesz użyć jeszcze. No ale gdy się skończy boost i wtedy ale już to się odnawia tam... właśnie. No ale jak jesteś na boczku, to jest takie, w sumie no do ścianki musisz się doturlać jakoś. No i to tyle co wiem no, o tym trybie w sumie. Jakiś teamplay na tym trybie. Ale to jest całkowicie. Ale ty, Adi, w to grałeś? To się lata normalnie? W sensie jest jakaś różnica, jak jesteś w powietrzu? No da, normalnie się lata. Tylko czasami trochę krzywo skacze, ale nie czuć tego aż tak bardzo. Dobra. To musimy jakiegoś klipka walnąć. Okej, okay, dobra. Dobrze, że tu ściana była. O, teraz, że daję. Podanie do Seby? Ale śmieszne to jest, mega dziwne, że w ogóle eksperymentują z nową taką jakby kategorią, nie wiem czy to jest nowa kategoria hitboxy, czy w ogóle nowa fizyka gry? Bo myślałem, że to dopiero będzie dostępne jak Unreal Engine 5 wprowadzą, a tutaj już teraz takie zmiany. No ale jak będzie Unreal Engine 5, to pewnie będzie, kurde, dużo takich zmian. Nie, ale ogólnie no, ciężkie, to jest dużo cięższe niż się wydaje. To znaczy nie wiem w sumie jakie się wydaje, ale... To jest symulator tak, żeby każdy wyglądał jak brąz, nieważne jaką masz rangę. No, w sumie tak. Chyba, że akurat w powietrzu się jest. O kurde. Ja nie jestem w powietrzu nigdy. Czekaj, bo ja... Muszę... Okej, dobra, do ścianki doleciałem na buście na szczęście. Dobra, czekam w środku. Ale jak się delikatnie skręca, to się nie przewraca. No nie, nie trafił. Czekaj, do serii podam. Się zatrzymać i skręcać, wtedy jest w miarę stabilnie. Skręcę sobie do lewej. Dobra, będę to miał. O kurde, ty to trychłeś. No nie! Jeszcze wylądowałem na dachu, ale udało się wrócić jakoś. Ogólnie dajcie znać, bo pewnie, że graliście w ten tryb. Nie wiem, czy w sumie jak oglądacie ten film, on dalej będzie, bo nie jest napisane na jak długo jest chyba. Chyba, że gdzieś było na... Nie, obronię tego, Adi, musisz ty. Bumpnąłem go! Ale fart. Dobra, kopniesz mocno do mnie? No ciężko trochę. Czekaj, spróbuję dolecieć. Jest! Udało się! Ej, wiesz co? Ej, to jest taki protip, jak masz dużo boosta, to w powietrzu się łatwo leci, bo wtedy ci nie wywali, to możesz lecieć tam w dobrym kierunku przynajmniej. No, ale to wcale ci nie daje więcej zwrotności, wiesz? No, ale przynajmniej się nie wywalisz, daje ci większą stabilność. Ale śmieszne to jest ogólnie. Bombka. No? Wow, ale dobry jesteś. No, i teraz trzecie koło pokazuję wszystkim. Ale nie, w sensie z jednej strony ten trybik jest mega dziwny i pewnie... Część osób może się nie podobać, ale z drugiej strony fajnie, że coś eksperymentują, to jest zawsze na plus. Że coś próbują zrobić coś, czego nie było, to jest na pewno w sumie spoko. Ale ciekaw jestem jak hitbox wygląda. Ej, kurde, szkoda, że nie ma tego na free playu. Nie, no kurde, wątpię, bo to jakoś się przewraca, to musi być coś być innego. Bo szkoda, jakby to było na free playu, to ja bym ten hitbox odpalił. Ładnie, piękny blok. Dobra. Dobra, jak jesteś na dachu, to się da obrócić na szczęście. Na dachu to, na boku gorzej. No na boku to trzeba czekać, aż ci boost zrespie, albo ktoś cię kopnie. Kurde. Albo pierwszym jumpem uratować się. Ej, strzelili, to jakieś mocno nawet. W sumie tutaj nie trzeba jechać po boost na lewo na start. Okej. Okay. Spróbuję to... Okej. Okay. Dobra, Adrian to zrobi w pojedynkę, pięknie to zrobił. Jestem doświadczony na tym modzie, wiesz. No właśnie widzę, że tutaj doświadczenie z ciebie tryska nadjeżdżą. Nice. Fake jakiś? Oj. Nie, pas. Okej. Okay. Tam ci wygrzmocił, ale uderzył Seba jak dobrze. Okej. Okay. O nie. Dobra, spróbujesz dole... O kurde. Jakie loty są. Ojej. Co jest i tak? Fake. Czekaj. O! Mogę? No to dobra, dawaj.
Czekaj. FaceTime? No nie, no zblokował mnie, a miałem taką dobrą sytuację. Taką, jakiej nigdy chyba już nie będę miał. Ale klipka na ten trybie walnąć, tam będzie coś. Okej. I w ogóle zapraszam do zostawienia lajka, suba i wbijania na deska... Na co? Na Discord? Na Discorda naszego, bo... Ostatnio staram się tam cokolwiek porobić. Jest też dużo spoko ludzi do pogrania. Okej. Okay. O, nice. I trochę cię obraca, jak wyskakujesz do powietrza. Tak jakby przeciąża inaczej. No, mówiłem o tym. No, to prawda w sumie. I ta autka tutaj. Dobra. Tu spróbuję to jakoś wznowić. Faktycznie, jak się jedzie wolno, to cię nie obraca. Co tam za akcja leci? Dobra, wrzucę to jeszcze do środka. O! O! Ojajaj! Bliska. Nie tym razem. O kurde, jak wkręcił prawie. Okej, okay, ja to strzelę raczej. Albo ziomek mi wybije. Okej. Okay. O nie. Widzę, że problemy są. W ogóle chyba trzeba hat-tricka strzelić. Ogólnie Seba bardzo lubi hat-tricki, to... Żeby był zadowolony, to musimy spróbować strzelić. Dobra, dorzucę to. Prosto do Sebastiana. No. O tak, i free pressure. I ciebie? Team play? Seby. Okej. Okay. Spróbuję to wziąć w powietrze. Aj. O, o. Proszę. Dobra, uratowane. Dobra, nie zdążę do tego skręcić. No nie. O nie. Problem. Co się dzieje? Co się dzieje? Czekaj. Pomóc ci? Nie, daję sobie radę. Ej, piłka mnie naprostowała. Kurde, jechałem na boku, nie miałem jumpa, uderzyłem w piłkę i mnie naprawiła. Ale dobre to było. Śmieszny jest ten trybek, w sensie trochę mało grywalny, ale śmieszny. Na rankedach powinien być. Jakby na rankedach dali na Prima Aprilis, tylko na tamten dzień jak był, że takie coś jest, ale by był hit w ogóle. Wyobraź sobie, że wchodzisz... Że wyobraź sobie, że dochodzisz do meczu na rankeda i coś takiego widzisz. Myślę, że za dużo ludzi by nie grało o rankedów. Okej. Okay. Dobra. Bankport. Okej. Okay. O! Jest! Wow. Nareszcie jakaś bramka, co nie wyglądała na bramkę z brąza. O! Aż tak bardzo. Nie no, ale nie wiem czemu mnie strasznie bawi wygląd tego autka, jak tak jedziesz. Takie coś. Pozbawione przodu. Dobra, no ściągam, spróbuję pinch'a jakiegoś. Wow. No, starałem się, musisz przyznać. Okej. Okay. Dobra, spróbuję strzelić Ariala. To ja pinch'ampuję. Okej, okay. To tyle? Tracimy chyba. Nie no, strasznie tak dziwnie znosi. A takie odświeżenie dosyć fajne, tak na 2-3 gierki sobie wbić. Ale na stałe to ten tryb się raczej... O kurde, nie na dół. Okej, okay. Spróbuję podać pinchem. Rozumiem. Nie wiem, coś, nie wiem, czy się da pinchować. Ale te twoje pinche coś tym samym. A bo ja nie wiem, jaki to ma hitbox. Czy to ma tak jakby wystający tak potężnie z przodu, czy to ma poprawiany do tego czegoś? Nie mam pojęcia, jak to lecieć. No, totalnie wygląda na zwykłego Octane'a, się tak też jeździ. Ej, a Team Pinch? Ale by było Team Pincha tu ładować. Dobra, lecę na to. No, jak tutaj nawet nie możesz dryblować, bo tak skręca. No, a na pewno zrobisz Pinch, Team Pinch. Masty flick. O kurde. I hit. Czekaj, dobiję to. Podanie do siebie jednak. Ten to strzela prawie. Teraz i... wyszedł się to. No nie, Seba mi wybił! Tak po prostu. Oła. Dobra. Wow, pistaj. Jest, doleci? Dobra, bronił niestety. Seba do mnie? Ty, co jest tutaj? Do niego, do Seby. Ajajaj. Dobra, proponuję jeszcze laścika pyknąć. Długie szukanie. Spróbuję, zapisałem powtórkę, czy będzie potem. Aż tak długo koleś się dobijało, że stop boosta się nam dało. Ej, to ty serio boosta ładowało w momencie jak ten, jak szukało. No, jak koleś się przytrzymało. A ostatni meczek to trzeba jakiegoś klipa upolować. Bang. O? Okej. Okay. Bampujesz go? Co i ten strzeli słabuje, a co to było w ogóle? Jak tam tym kikutem tylko uderzałeś tego typka. Jak to śmiesznie wyglądało. On nie może nic zrobić, a ty w niego wjeżdżasz. I ten typ jak spanikowany samobój. A zauważ, że na tym trybie może sam jakieś stłuczki, ale nie ma demo. Do tej pory. No i tracimy, co jest? Co to za pros?
O kurde, wow. To jest okazja. O, tak, jest, wow. Tego chciałem. Ale tak, no, ej, ciekawe, czy flip reset da się zrobić tym autkiem, jak to ma takie dziwne trzy koła. Da się. Tak, testowałeś? Nie, ale widziałem na filmie. Okej. Okay. Nowej bombka. O! Nie, a widzę na boku tylko jak jedziesz. Ej, to mi przypomina trochę te traktory z tego, z auta filmu. Oj, Adi samobój. Ale te traktory, co jak Złomek tam trąbił, to one tak na plecy leciały właśnie. To one chyba podobnie wyglądały, tak mi się teraz kojarzy. Jadę powoli. O! O! Dobra, fake zaraz sezony. I safe! Pięknie. Dzięki. Tutaj trzeba, ten, można wykorzystywać do szybkiego, do szybszego skręcania, ten, ścianki. Huknie, chyba, o! Spróbuję dotknąć. Dobra. Prawie, teraz? Czekaj. Nie. O! Jeszcze to jest, jeszcze to będzie bramką. O, nice, ładnie. Ja co próbowałem wstać na nogi, a to tutaj bramy ładujesz. Alternatywna wersja rakieta, jakby twórcy byli, nie wiem, dziwni i zrobili trójkołowce zamiast zwykłych aut. Wiesz, jak wygląda taka, że ta kopia rakieta, że się tak samochody wywalają. No, w sumie tak, jak podrybka rakieta. O, dobra, ładuję. Nie ma szans, że nie trafię, easy. Jak taki tryhard. Oj, się poddali, dobra. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już nie będę przedłużał, dziękuję tutaj Sebastianowi, którego nie ma na głosowym, oraz Adrianowi za pomoc w odcinku. Nie ma za co i oczywiście pozdrawiam Loczka. No, pozdrawiamy Loczka. No i to by było tyle, elo elo.